Witam wszystkich bardzo serdecznie w dosyć ciekawym, nietuzinkowym miejscu, takim, z którego nikt się by nie spodziewał, że kiedykolwiek w nim powstanie odcinek filmików o gitarach. Jestem w Lubinie, w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja, który był kobietą. I generalnie jestem tutaj dzięki Kajetanowi, który w Izbie Pamięci Szkoły odkrył taką oto piękną gitarkę. Piękna gitarka jest prototypem Defila RD. No RD oczywiście nie można, ale ciężka jest. Nie mogła być użyta nazwa RD, no bo wiadomo, że jest to nawiązanie do Gibsona, no ale jest to gitara, która wyglądała troszkę jak Gibson. No i Kajetan tutaj oto, młody człowiek, zorganizował spotkanie z panami, którzy pracowali w firmie Defil. Tak, nazywam się Krzysztof Węgrzyn. Jestem lutnikiem, członkiem Związku Polskich Artystów Lutników już od wielu, wielu lat. W 1974 roku po ukończeniu Technikum Budowy Instrumentów Lutniczych w Nowym Targu zostaliśmy tutaj ściągnięci do Dolnośląskiej Fabryki Instrumentów Lutniczych, bo jak się później okazało, jedynym artystą lutnikiem, który był w tysięcznoosobowym załodze Defilu, był tylko Kura Władysław. I dlatego dyrektor powiedział nam, bo przyjeżdżaliśmy tutaj takie, na takie miesięczne praktyki w trzeciej i czwartej klasie w maju, na takie praktyki, i wtedy dyrektor nas poinformował, żeby przyjeżdżajcie, górale, tutaj do pracy, bo wy tam po maturze nie macie co robić, bo rzeczywiście wielu naszych kolegów szło do milicji, gdzieś do tartaków, w szaflarach wytwórni nart pracowali. No a tutaj nie mamy lutników. No i tak grupą górali przyjechaliśmy w 1974 roku. Okazało się, że każdy gra na jakimś instrumencie. Stworzyliśmy kapelę. Pamiętam pochody pierwszomajowe, gdzie jedynie jak Defil szedł, to wyłączano wszystkie głośniki, bo Defil grał wtedy. No także, że to była takie wspaniała rzecz. No i okazało się, że wszyscy zostaliśmy tutaj. Powracaliśmy w góry do mistrza Marduły i tam wykształciliśmy się na artystu lutników, ale w Defilu dalej pracowaliśmy, bo życie artysty lutnika jest bardzo ciężkie na początku, bo nie jesteśmy znani jeszcze wśród skrzypków i dlatego bardzo nam pomagała praca w Defilu, bo to nam dawała taki zastrzyk finansowy, tak, a po południu że robiliśmy sobie już instrumenty już dla własny użytek. 14 lat przepracowałem w fabryce, wiele miałem funkcji. Zaczynałem od budowy gitar klasycznych, bardzo wysokiej klasy, HD2, HD3 i HD4. H to znaczy hiszpańska, D to znaczy duża, a 1 i 4 to były mahoniowe, tak jak tutaj widzimy. Natomiast HD3 to była z palisandru zrobiona, bardzo porządne gitary i na te czasy to naprawdę do muzyki klasycznej były wspaniałe. Później pracowałem jako kontroler jakości gotowych wyrobów i po mojej pieczące gitary szły już do pakowania. Także u mistrza Tyndyka pracowałem jako przegrywacz gitar elektrycznych i elektroakustycznych. Polega... To się nazywało tak. Przegrywacz? No nie, może tam, takie też końcowe. No i też dostałem takie później od kontroli jakości, że już mogłem też przykładać swoją pieczątkę, że już nikt po mnie nie odbierał tych gitar. No te nasze gitary, to muszę wam powiedzieć, no jak produkcja szła 300-400 gitar dziennie i ja musiałem to wszystko przegrać, no to musicie sobie wyobrazić 7 godzin takiej normalnej pracy, 300 gitar przegrać, no to jedynie brało się gitarę i tylko czy ona nie brzęczy, patrzyło się czy silka jest prosta, stukało się czy belka jest nieodklejona i czy jest dobrze nacięte, czy nie brzęczy, czy dobrze struny nałożone. No i do pakowania. Czyli na te 300 osób pan był jedyną osobą, która była końcowym testerem? Znaczy dobrze to zrozumiałem? Na 300 gitar. Na 300, na, nie, na 300, osób. Na 300 no. Gitar pan ta, ta. Dziennie musiał pan 300, tak. Jak gitar jedyna przegra. Osoba w całej fabryce. Tak. Czemu to było tak, że nie było jakiegoś takiego zespołu ludzi, którzy to sprawdzali, skoro to był taki
taki no, przerób tych instrumentów tak naprawdę. Wystarczało, że jeden to zrobił solidnie i to wystarczało, no bo ja też odkrywałem dużo wad. U nas od razu na tej korekcie, gdzie były, korekta to było przykręcanie mechaników stroikowych, założenie strun, wyczyszczenie, wypolerowanie końcowe już przed założeniem, było też stanowisko takiego, jakby powiedzieć, naprawiacza, nie? No, który ja tam mówiłem o tu brzęczy, on wziął i musiał coś zrobić z tym następnym progiem, żeby nie brzęczało na strunie, nie? Jak była szyjka krzywa, no to niestety już szło na złomowanie albo na jak jeszcze jak się dało naprawić. Gdzieś zauważyłem pęknięcie, no to był też dział taki, że od nowa wstawiali jakieś kliny i od nowa ścierali lakier i tylko lakierowali tam, gdzie było to pęknięcie. A dużo tych gitar złomowaliście? Tak, złomowało się to. To złomowanie to takie było trochę nie fair. Robiliśmy takie akcje. Po cichu z kotłownią się załatwiało sprawę, nie? No i się na wózku, no bo już nie było co z tym zrobić. No, ja jako kontroler jakości miałem też prawo złomować taki instrument, nie? Ale już by to nie przeszło, ślad węglowy, który no, ale dużo. Kiedyś to no, ale nie było tego tak bardzo dużo. Była też możliwość kupienia gitar przecenionych i to też ja robiłem. Na przykład jak gitara kosztowała, nie pamiętam, bo to kiedyś były strasznie inne pieniądze, jakieś miliony, ale przykładowo jak gitara by kosztowała 300 zł, to ja mogłem przecenić na 200, bo miała jakieś uderzenie, miała jakieś tam coś i nie opłacało nam się tego naprawiać, woleliśmy dać to do przeceny. No i muszę Państwu powiedzieć, że za tymi gitarami przecenionymi to ciągle były kolejki. Już kiedy coś przecenię, kiedy coś, żeby było ten, bo to niestety cała produkcja szła do Warszawy, do Centrali Przemysłu Muzycznego. Obecnie i salony muzyczne RIF. Tak, tak. No i niekiedy jeszcze pani z działu zbytu, pani Domin, sprzedawała to na takie jakieś różne sklepy. Ja pamiętam, że mieszkając w Zakopanem, nasz dom towarowy kupiłem sobie też, jeszcze nie wiedziałem, że będę kiedyś pracownikiem Defilu, w ogóle lutnikiem. Jako młody chłopak w Zakopanem w domu towarowym kupiłem sobie gitary z Defilu. Czyli nie wiem, czy one przeszły przez Centralę Przemysłu Muzycznego z Warszawy do domu towarowego w Zakopanem, czy raczej tak. Nie. A co jest ciekawe też, bo pan powiedział, że było 300 gitar dziennie, czyli to wychodzi, że to jest 90 tysięcy instrumentów rocznie mniej więcej. To trzeba by było wziąć ten, policzyć, ale... To i tak tych gitar było mało. Tak, bo rynek nie był nasycony na tyle, że każdy do tej gitary się gdzieś tam bił. Bo pan jeszcze wtedy nie żył. Troszeczkę żyłem, ale bardzo malutko. Wtedy było wszystko mało. Samochodów nie było, no nic nie było. Telewizorów nie było. A ludzie jednak zarabiali pieniądze i chcieli szerzyć kulturę i chcieli grać na gitarach. Także, a jedyna fabryka, no myśmy robili co mogli, żeby robić jak najwięcej i jak najlepiej, no ale to nie szło. Nieraz mi się pytałem, czemu tak niskiej jakości. No ale ja wtedy mówię, właśnie. Myśmy jako Polska produkowali Warszawy, Syrenki, Mikrusy. Ja widziałem nawet takiego Mikrusa, wyszło ich tam 300 czy ileś. No i produkowaliśmy gitary. To i tak na kiedyś jak była licencja Fiata, no to już były, ale co to za samochód maluchy był, nie? Czyli nasze gitary w stosunku do tego, co się wtedy produkowało, czy elektronikę, czy coś, były na poziomie pozytywnym, dobrym. Ale to też troszeczkę było w takim razie tak, że wy nie mogliście zrobić lepszych instrumentów, bo nie wiem, partia zabraniała, myśmy przekazy, próbowali, że to ma być do pewnego momentu, żeby ludzie za bardzo też na tych gitarach nie grali i tego, nie wiem, big beatu czy rock'n'rolla nie rozwijali, jakoś tak to wyglądało. Nie, również? Tak nie, na pewno tak nie było, nie było absolutnie nacisku, no były jakieś tam naciski, bo były plany, czy trzeba było plany zrobić, tak, ja pamiętam przecież Sylwester Zbysiu, to może o tobie opowiem, jako pracownik, co przegrywałem te gitary elektroakustyczne. Pani do mnie powiedziała, musicie jeszcze tą partię 100 gitar zdać dzisiaj w Sylwestra do magazynu, bo musimy plan wykonać roczny. No i pamiętam, ze Zbysiem do 9 wieczór robiliśmy, patrzymy przez okno, ludzie już idą na Sylwestra, a my jeszcze robimy. Zbysiu, pomimo że mistrz był, pakował, robił, nagle
Zbysiu Tyndyk wychodzi do ubikacji i przychodzi i ja mówię, coś tak długo siedział. Chłopie, bo ja się goliłem, bo moja kobieta już dawno po fryzjerze czeka, a ja jeszcze w defilu jestem. Szedł ogolony, żeby było w domu szybciej, nie? O 10 my zamknęli dział, odwieźliśmy ostatnie gitary i plan był wykonany. No, co to znaczy, że pan Zbyszek był mistrzem? A, ja nie wiem, no Zbysiu może sam powie za dużo. To znaczy... Mistrzem to miałem swoją brygadę, tak jakby. I ja wtedy, co Krzysztof pracował, to miałem już, wtedy miałem jak 120, na mojej majsterni, tak inaczej jeszcze, było 120 pracowników. Gitary elektryczne, klasyczne, mandoliny, skrzypce, rzeźbienie, kontrabasy, wiolonczele. Banja, tak. To wszystko było tutaj na dziale właśnie lotniczym, na moim. Bo jeszcze dział lotniczy jeszcze się z innych składał, takich brygad. Ja byłem na jednym tym największym takim dziale, ale były tak, montaż boczków. To jest jeden, po drugiej stronie była maszynownia działu lotniczego, bo ogólna maszynownia to była po prostu przyrzynalnia i maszynownia to dział, gdzie od deski, od płyt, od sklejek wycinało się elementy boczek, na szyjkę, na płytę i tak dalej. Tamte elementy się wycinały, ale to nie był już nasz dział. To była maszynownia, gdzie tam było. Także dział w defilu było dział lotniczy, dział najpierw maszynowni, lotniczy i mechanizmów pianinowych. Te działy tam akuratnie co były. No i dokończę teraz tutaj, co ja opowiadam. Gitary elektryczne, wiolonczele i kontrabasy. W ostatnim okresie, może tak przeskoczyłem, bo akuratnie tą gitarę tak bardzo lubię, to już miałem tylko lutnika jednego, przyuczonego lutnika, który w mieście się dowiedziałem, że lubi rzeźbić i tak dalej, a brakowało mi na rzeźbienie ślimaka do skrzypiec, do kontrabasu, do wiolonczy. No i to później już sobie lutnicy dawali sami radę, tak jak Krzysztof i tak dalej, jego brat przyszedł później, ile, 15 lat po tobie tak. Chyba przyszedł, nie? No, więc oni już sobie dawali przy tym ślimakiem samym, ale tutaj dla skrzypiec i tak dalej nie było, to też szła produkcja seryjna i skrzypiec robiliśmy chyba 50 czy 60 miesięcznie, o coś takiego. No, poza tym też właśnie przyszedłem po szkole zawodowej do defilu. Przed wojskiem w 65 roku. I no, dano mnie tam na montaż boczków. Ale zawodowej, nie, przepraszam. Szkole, zawodowej szkole stolarz, nie, stolarz, nie. Nie, 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 stolarz nie, meblowy. Stolarz meblowy, tak? Stolarz meblowy i dano mnie do pianin na pasowanie drzwi. Pokrywa. Przednia pokrywa, tu pod klawiaturą i na klawiaturę też pasowało. Po wojsku jak wróciłem, to już, przepraszam, to już nie było produkcji pianin. Mhm. Tylko zostały mechanizmy pianinowe. Tak zwane serce pianina. Tak. No, co by tu jeszcze dodać? Ludzi, których zatrudnialiśmy, no przychodzili tak chyba z łapanki, co prawda, z ulicy można powiedzieć. Ale to był taki dobry jeszcze okres, lata 70., 60., bo jeszcze tak kopalnia wiele osób nie zatrudniała. Później, jak już wiadomo, to wielu poszło naszych pracowników, co byli wartościowymi pracownikami dla nas, to odeszło do kopalni. No i ale tych, co przyuczaliśmy właśnie, jak Krzysztof był lutnik, tam jeszcze paru jego kolegów, Mróz Krzysztof, Jasiurkowski, teraz Słodyczka, Piórko, Wojtek Będkowski. No więc oni też przyuczali, pomagali dla mnie, bo ja nie byłem z wykształcenia, to od razu mówię, lutnikiem, ale już w późniejszym okresie wiedziałem, co z czym, co trzeba i tak dalej. I wymagania moje były w stosunku do pracowników, którymi dysponowałem.
No, do lutników nie trzeba było się tam przyczepiać, oni mieli swoje. Miało zrobić 5 wiolonczel na miesiąc, to było zadanie ich. A tak jak mówi, jeszcze pan Kura był u mnie na tym, ten najstarszy lutnik. Pan Grzyb, który był dobrym pracownikiem, jeżeli chodzi o kontrabas, naprawdę bardzo takim, to już wyspecjalizowany był tak w kontrabasach i tak dalej. Żurawicki też na kontrabasach. I później weszły te gitary mahoniowe, podobne do tych, co Krzysztof nadmieniał, HD2, HD4 i HD3. No to Krzysztof był tam, trochę pracował, Blżowicz Stanisław, no i Kura chyba też trochę też był na tych gitarach. No i te gitary tutaj były tak bardziej, troszkę też dużej części były maszynowo obrabiane, bo przy tych gitarach, jak już w 90-tych latach znalazłem tego pracownika, który rzeźbił miszyjki i on miał takie, ja sobie coś zrobię, mówi panie Zbigniewie. Niech pan, to zrób sobie, Czesiu. Zrobił gitarę mahoniową. Ja mówię, Czesiu, to ty wstawaj tu na produkcję i będziesz robił. I on tego typu gitar robił 25 miesięcznie. Mm-hmm. To tak. I tak bardzo dużo. To bardzo dużo. Wiadomo, że on nie lakierował, nie przykręcał strojników, nie naciągał strun i tak dalej. To już nie. On zrobił to wszystko na surowo. Ale na biało. Łącznie z wyszlifowaniem. Na biało? My tak mówiliśmy. Tak. Bez lakierowania, na surowo, można tak powiedzieć. No. I później, tu bym chciał już na końcu dodać, że ta gitara mnie tutaj tak zaskoczyła, którą tutaj odnaleźli w Ogólniaku. I jak sobie dobrze przypomniałem, do defilu zgłosił się do pracy inżynier technolog z Diory. Tam już chyba Diora upadła i on zaczął, tutaj dużo pomagał już przy tych asterach tego, ale później miał takie swoje pomysły i wziął się za tego typu gitarę. Mówię tego typu, bo to wyszło ich te dwie albo trzy góra. No podobno są dwie w tym momencie znane. Jedna jest w Warszawie, i jedna jest tutaj. Nie chcę tutaj, z tego co ja pamiętam, bo one też były na moim dziale tam, mieliśmy różne uprzyrządowania czy tego, ale jego pracownik, wzorcarz wykonywał to pod jego, a on to dał jako konstruktor, ten projekt i tak dalej, i ten robił jego tego, tak jak on chciał. Przy tej gitarze też pracował Zygmunt Wadowski. Wadowski, który części elektryczne i tak dalej, to była jego dziedzina i tutaj przy tych wszystkich gitarach elektrycznych, które były, to było dzięki właśnie Wadowskiemu Zygmuntowi. Pierwsze gitary elektryczne, które wyszły na dziale, jak ja wróciłem już z wojska, to był 67 rok, to już były gitary Samba i Lotus. Czerwone gitary. To były gitary, które były przejęte z bydgoskiej fabryki. Nie wiem, to wasz projekt. To myśmy robili im korpusy. Mm-hmm. I wysyłaliśmy tam do nich, a oni jeszcze też nam odsyłali do korekty. Także to taka była... Więcej robił defil jak oni. Tak. Nawet na tych, na których było na Bydgoszczy. Także to później przyjęliśmy i do końca robiliśmy te samby. No weszła później Jola, Aster, skrzypcówki robiliśmy gitarę. Julia, Romeo, basówka Romeo, to jest skrzypcówka. No, Echo 12 strunowa. Skąd braliście drewno? Czy to drewno było sezonowane, czy było jakoś specjalnie dobierane, czy tak jak leciało starta, jak to wyglądało, jeśli chodzi o materiał na te instrumenty? Tu zaskoczę panów. W latach tych wcześniejszych, 70-80, jeszcze mieliśmy 10-letnie sezonowane drewno. Mm-hmm. Tu, gdzie teraz będzie za GS-em dawnym,
teraz tam budują bodajże akwapark, a z boku był Defilowski plac i tam był... Nazywał się Tajwan. Tajwan, tak nazywaliśmy ten... Tak, nazywaliśmy Tajwan. No i tam był staplowany. Ja pamiętam, że nawet ktoś tu mi prosił kiedyś, mówi, załatw mi tam, mówi, dęba, bo wiesz, buduję dom a ja mam, ja mogę ten dom dać i mam dostęp taki, ale on jest surowy, nie chcę go suszyć, ja chciałbym naturalnie. No to tutaj w magazynie zapowiem, panie Zbyszku, tu jest, mówi, 10-letni dąb. Niech sobie pan wybierze, ile potrzeba tego. I pan kupi, pójdzie pan, zmierzymy sztapel i pan to kupi. Nie ma sprawy. Z chęcią zapłacił i tak dalej. W każdym razie w latach już, to już czasy reganowskie, pamiętam. I 80. jakieś. Tak. I co się stało? Stało się to, że poszło krach, nie dostawaliśmy drewna, nie mieliśmy już to wysezonowane, wyrobione było. No i trzeba było kupować. Nie było czasu, a tu trzeba dalej było plan robić. Tak. Trzeba było dalej plan robić i także suszarnie. Po miesiąc czasu postawę w sztaplu na suszarnię. To było za szybko. Czyli w czystej teorii te gitary, które powstawały do końca lat 70. mniej więcej, są robione z drewna sezonowego, natomiast później zaczęły się już pojawiać takie jakieś materiał zastępczy, etykieta zastępcza, materiał zastępczy. No. Suszenie nie naturalne, tylko komora. To jest taki gwałt, można powiedzieć. No. To był gwałt, nie suszenie, tylko gwałt, bo trzeba było dać odpocząć z powrotem najwyżej, a to trzeba było produkcję robić które robiliście te instrumenty, wyczuliście tą różnicę pomiędzy tymi rodzajami drewna? Raczej i to, tak. I ta jakość pękały, już pękały dużo więcej. A chciałem jeszcze tylko dodać, że drewno pozyskiwaliśmy głównie z tartaku w Jordanowie. Mhm. To było też takie zjednoczenie przemysłu muzycznego. Tam był Poznań, Kalisz, Legnica, to pianina, no i w Jordanowie tartak, potężny tartak drewna rezonansowego. No, tam pozyskiwaliśmy, ale też pozyskiwaliśmy dzięki sprzedaży zabawek. Nasze defilowskie zabawki były drewniane, a już wchodziły w całym świecie plastikowe. Przepraszam, że przerwę. Co to znaczy, że produkowaliście obok jeszcze linię zabawki? Tak, mieliśmy na drugim zakładzie. Ale związane z muzyką, czy zupełnie? Nie, to do zabawy. Aha. Takie malutkie gitarki. Ale sprzęciało. Tak. I to było dla zabawy. One były po kioskach, można było je kupić tam za 100 zł. Drugi zakład, to się tak nazywało, był na ulicy Towarowej. No, tak mniej więcej za torami. I ja też byłem tam mistrzem przez rok czasu. To pamiętam, myśmy produkowali około 30 tysięcy miesięcznie zabawek różnego rodzaju. Gitarek, mandolinek takich do zabawy. I dzięki tym zabawkom, które były sprzedawane do Australii, do Kanady, do Nowej Zelandii. Pozyskiwaliśmy dolary, gdzie kiedyś to trzeba było oczywiście te dolary gdzieś tam oddawać, ale za to mogliśmy kupować przede wszystkim do lakierów nitro, żeby nam fabryka, która produkowała lakiery nitro, miała też za dolary kupować jakieś tam swoje rzeczy, to myśmy im dawali te za zabawki dolary, a także drewno egzotyczne, takie jak heban, który był potrzebny na podstrunnicę do... No, palisander też w Polsce nie jest. Mahoń tu widzę, nie? Mm-hmm. Palisander na podstrunnicę. To było wszystko drewna egzotyczne, które pozyskiwaliśmy dzięki zabawkom, które sprzedawaliśmy za dolary. Bo nic innego za dolary nie sprzedawaliśmy, tylko zabawki. Fajna historia, nie? No nie zła. Tak. Wprawdzie one były chyba po dolar czy po dwa kosztowały gdzieś tam. Ale kiedyś jak my zarabiali miesięcznie 8 dolarów czy 10, no to ten dolar w Polsce był cholernie dużo warty. A skąd braliście te egzotyczne gatunki drewna? To już nie wiem, to ktoś sprowadzał i tego to nie wiem, zaopatrzenia. No wiesz, jak były dolary, to nam jakieś firmy zachodnie nam to sprzedawały, które pozyskiwały ten gdzieś z Afryki, na przykład. To istnieje na przykład możliwość, że braliście to z tych samych, od tych samych dostawców, od których brały największe, nie wiem, firmy japońskie już wtedy? Tak, oczywiście, tak. Dolar był dolar, nie? Płaciłeś, to brałeś, nie?
No. Kto projektował te instrumenty? No mieliśmy jak to się odbywało? Właśnie. Bo tutaj jest na przykład, no bo w większości instrumentów Defila jest gdzieś duch, no ja bym powiedział, że bardzo duży duch jest japońskich instrumentów. No oczywiście te japońskie też nawiązywały do amerykańskich. No bo no, nie wiem, Aster gdzieś jest tam nawiązaniem do Les Paula. Yola tak. Powiedzmy jest nawiązaniem do jakiegoś tam Fendera gdzieś w dalszej lub bliższej jakiejś konotacji. Te nowsze instrumenty z lat 90. jak na przykład Rockton. Też ich tam było chyba z 10 sztuk, czy nie wiem, czy nie mniej nawet. No to jest znowu nawiązanie do Ibaneza Roadstara, Ibaneza Blazera. Czy to było tak, że ktoś wam przynosił taką gitarę i wy ją kopiowaliście? Czy mieliście zdjęcia, albo nie wiem, zdjęcia odbite na kseru? Gdzie, jak powstawały te projekty? Skąd? No bo mało było instrumentów takich typowo, że Defil robił swój model. Gdzieś cały czas było to Na bazie czegoś. Po tak. swojemu, ale na bazie, na bazie czegoś. Nie, to, nie można było tego nazwać wierną kopią instrumentu w żaden sposób, ale jednak gdzieś tak. ta inspiracja była. Jak to wyglądało? Zacznę od tego, przedstawię jak się w ogóle w Defilu. Od dyrektorów zacznę, dobrze? Był naczelny, był techniczny i był ekonomiczny dyrektor. W tych najlepszych czasach, kiedy tam masówka szła, maksymalna produkcja, co było 1000 nawet osób zatrudnianych, tak. Później działy tak, działy, które pod dyrektora tam podlegały, dział technologiczny. Pod dział technologiczny podlegał dział konstrukcyjny, kreślarnia, dział normowania, tak, bo trzeba było... dział planowania. Co tam jeszcze, Krzysiu, bo może no mi to... Potem kontroli jakości, nie? No to kontrola jakości, tak. Te działy, które tutaj... Także na wszystko przychodziło i to, co pan zadał to pytanie, jakie te... To my w zasadzie nie wiedzieliśmy. Przyszedł rysunek na dział, przyszły już elementy, my jeszcze nawet na produkcji, na montażowej nie widzieliśmy, co... Przyszły boczki, już są tego, na co? A nowa gitara wchodzi. I dostanie pan rysunek. Dostałem Ale rysunek. To też ważny dział wzorcowni, nie? Wzorcownia. Ta, podlegała pod. Dział wzorcowni podlegał pod głównego konstruktora, czyli tak jak tutaj w tym przypadku konstruktor. To był bardzo ważny dział wzorcowni, bo oni produkowali. Robili szablony i przyrządy. Potem na przyrządzie tym były robione pewne elementy do gitar, czy do skrzypiec, czy do innych tych, na przykład do szyjek, do frezowania. To, że jakieś wzorniki, które... Tak, drewno. Że on wkładał kawałek elementu drewna. I miał takie przyrządy, które właśnie wzorcowały i na frezarce jechał na przykład to wszystko, nie? Strugał tutaj, potem tu te otwory. To wszystko, ta wzorcownia, to byli najlepsi specjaliści, nie? Pan Sznycer, wspaniały człowiek. Boże, jaki to dokładny człowiek był. On wykształcił z bardzo porządnych właśnie tych wzorcarzy. Tak. To była bardzo pożyteczny i bardzo dział ten. Tutaj wspomniałeś o dziale, co Gomulicki prowadził. Normowania. To był bardzo ciekawy dział, bo no, przyszła nowy jakaś gitara, czy nowy jakiś nasz wyrób. No i trzeba było znormować. Więc siadał taki pan z stoperem i pani tam szlifowała, czy coś robiła, nie? Jakiś tam element, co ona będzie całe życie, znaczy cały czas będzie to on robić, nie? I on mierzył ile ten, no to myśmy zawsze mówili, tylko pomału rób, żebyś więcej miała normę wyciągniętą, nie? No i on tam zmierzył, coś tam sobie podzielił, pomnożył i wyszło, że za jedno takie obrobienie, na przykład po maszynie takiej szyjki właściwej będzie miała 3 złote, nie? No ja tak mówię przykładowo. No i był taki pan Gomulicki, który chodził zawsze po tych działach i jak były nowe wyroby, to on to musiał wszystko znormować, żeby ludzie, no potem były różne reklamacje, nie? No bo ktoś zasuwał, a tu nie mógł wyrobić dniówki. Albo ktoś się obijał, a za dużo zarabiał, nie? To były korekty tego wszystkiego. To było takie trochę wesołe. Nikt tak naprawdę do końca nie patrzył na to, jaki ma być
ten końcowy produkt, tylko jak on ma być robiony, jak ma być... Nie, patrzyliśmy na to. No był przez dział kontroli jakości, no... Znaczy nie mówię o was jako o pracownikach, którzy to robili, tylko o tych ludziach, którzy byli gdzieś tam nad wami, to tam było raczej od takie... Od każdego jednego była sztuka odebrana. Czy ten, co szlifował szyjki, obrabiał szyjki, no, to od niego kontroler też przychodził. Bo byli na działach też kontrolerzy. To nie to, że ja na samym końcu gotowy wyrób już odbierałem. Nie? Po każdym powiedzmy operacji z danym wyrobie był kontroler. Nie? Byli na działach kontrolerzy też. No. Ale co do tego samego wzoru, o który zapytałem, to tak do końca wy już dostawaliście na tej linii produkcyjnej taki... Już gotowe projekty. I nie wiedzieliście na przykład, że to jest gitara, która jest wzorowana tam gdzieś tam na Les Paulu i że nikt z was tego Les Paula prawdziwego, Fendera nie widział. Nie. A czy istnieje taka szansa, że te gitary były gdzieś sprowadzane, żeby je skopiować fizycznie do tych działów wzornictwa? A jeździli na różnego rodzaju wystawy. No, ale jeździli też na różnego rodzaju wystawy, przecież jeździli z technologii i oni tam sobie jakoś ściągali w ten sposób. No nie wiem, już nikt nie żyje z tego działu, żeby powiedział, jak to było, ale my na produkcji dostawaliśmy, tak jak Zbigniew mówił, już gotowe ten. Oni sobie jakoś to tam po swojemu gazdowali. Ja dodam do tego, że byłem na magazynie wzorców, no nie raz, ale tak kiedyś się zainteresowałem. Ciekawe rzeczy tam wiszą też na tych regałach, na magazynie wzorców. No i była gitara, tak jak pan mówi, ale nie pamiętam już jaka, nie produkcji defilowskiej, tylko właśnie ściągnięta, żeby odwzorować tam coś i tak dalej. No. Także te sprawy tutaj były. W 1980 któryś roku byłem na wielkim wystawie w Warszawie, w tej porosyjskiej, jak to się nazywa? Pałacu Kultury. No tam przyjeżdżało masę zagranicznych, już były te gitary, no nasze to troszeczkę były takie, no ale nie odbiegały dużo. Ja pamiętam, że Krzysztof Krajewski, tak? Dobrze mówię? Tak. No stanął i do mnie powiedział, ja się też uczyłem na tych gitarach. Wy jako starszy pracownik pamiętasz, że trubadurzy zaczynali na naszych gitarach, no. Także, że... Melodia, rytm, myśmy im tam dali, oni zabrali te gitary i grali na tych gitarach. Ale później, jak już wiadomo, gdzieś tam sprzęt lepszy zobaczyli, to te gitary oddali dla zespołu łódzkiego bodajże. No to co? Nie, właśnie, że nie. Akwarele? Akwarele, tak. No właśnie, na akwareli. No i pamiętam, że tam pokrzywiły się szyjki, to tego przyjechali na zwaliską w Jarzębiaku, co prawda, żeby im to naprawić. No to wymienialiśmy im szyjki porządne, wstawiliśmy, o jacy zadowoleni byli. Także też... No bo wiadomo, każdy zespół młody no nie miał na czym grać. Nie mieli pieniędzy, nie mieli kontaktu z Zachodem, no to grali na tym, co myśmy produkowali, no i te początki zawsze byli. Było trochę tak, że fabryka też potrafiła zrobić instrumenty takie właśnie dla już muzyków troszeczkę bardziej znanych, takich bardziej wymagających, które były troszkę custom shop. Nie było takiej potrzeby, bo nie było takiego zapotrzebowania ze strony tych wielkich. Oni sami już jeździli na zachód, tam sobie kupowali wzmacniacze, gitary, struny, wszystko, no bo myśmy mieli struny z muzy przecież, nie? Kto robił ten osprzęt? Kto wam robił klucze? Kto wam robił te takie bardzo specyficzne konstrukcje mostków w gitarach elektrycznych? Pick-upy to akurat robiła muza w Poznaniu. No to cały czas muza. Tylko muza. Ale do czego? Kiedyś to toporne faktycznie były te mechanizmy. I do nas przyjeżdżał dyrektor Frąckowiak z Poznania, z tej fabryki muzy. No i mówi, Cezary, no musisz to poprawić, to zobacz, pokaż. Myśmy im pokazywali właśnie te... Przeskakiwały, I naprawdę on zrobił też duży postęp, jedynie jako on miał takiego dobrego technologa, ale już zapomniałem jego, Włodzimierz miał na imię, ale już zapomniałem jego nazwisko. I oni też tak samo, jak i my w Defilu, jakaś tam grupka się zebrała i tworzyli coś tak, że
pod nasze te uwagi. Uwagi. Te, my to nazywamy przetworniki, nie? Tu mówimy pick-upy, nie? Pierwszy słyszę, co podoba, pick-upy. Tak. Tak. I mnie się... mówi nieładnie picki. No, mnie się wydaje, że w tej gitarze przetwornikiem były takie. Tak. Ale to może się mylę. Coś w tym rodzaju. No i pytał się pan, czy jeszcze dla kogoś coś innego robiliśmy. Lepsze takie rzeczy. Lepsze to zrobili, dział wzorcownie zrobił. Kontrabas bar. Tak jest. Kontrabas bar. Tak, kontrabas bar. Mam go w domu, bo... Czy to jest, domyślam, że to jest barek... Tak, to jest, z przodu jest kontrabas, obraca się go do drugiej strony, no. Tam jest szyba podświetlona, otwiera się i tam gorzółka stoi. No. I te kontrabasy, nie wiem, czy cztery, czy tego, jeden poszedł do Centralnego Komitetu, w Wojewódzkim tu w Legnicy był i... Glemp, jak przyjechał. Biskup też dostał. Tak, biskup też dostał tutaj, jak na otwarcie kościoła świętego Maksymiliana. O. To też dostał. I to robił dział wzorcowni właśnie. Dział wzorcowni, pan sznycer. O, przede wszystkim. No. Patrząc sobie na tą pizzerię Defila, to jest tak, że te lata 60., 70. to jest tak jakby troszeczkę, no powiedzmy, że rozkwit, rozwój. Największa taka próba zrobienia czegoś fajnego. Potem przyszły te czasy 80. lat, gdzie przyszedł kryzys światowy. Tak. Wszystko to się wam rozleciało w drzazgi. Ale w latach 90. próbowaliście się jeszcze podnieść. I jak widziałem, no to, tak. to już jest gitara z lat 90. Tak. Widziałem parę tych prototypów z lat 90. również. To już były instrumenty, które mogły spokojnie... To już był Kaglik konstruktorem. I to konkurować on... mogły spokojnie z tymi instrumentami, które zostały sprowadzane gdzieś tam już z Azji. Ludzie, no, trochę było tak, że ludzie nie chcieli tych waszych gitar. Tak, bo się początek był taki... Bo się spaliły na panewce to, że wszystkich bolały te palce. Tak, dalej. Jak przyszły te koreańskie korty, czy tam Sherry, Chevy, bo taka to była jakaś, takie te nazwy tak wyglądały, no to wszyscy się zafascynowali i trochę trafiliście na ten zły okres. Tak. Czy to był jedyny powód, dla którego to wszystko... No czasy upadło? Ekonomiczne nas. Spaliła mi się lakiernia. Aha. Na dziale. No i tu po prostu koszt tej lakierni i tak dalej. Ja wiem, że brakowało niewiele do odbudowy i tak dalej, ale jednak tam bodajże 400 wtedy tysięcy nam zabrakło do kupienia kabin lakierniczych, a potrzebne nam były dwie kabiny w tej lakierni, to jeszcze wstawione były kabiny lakiernicze, które mogły stać na zewnątrz, bo one były hiszpańskie i tam nie trzeba było w obudowie, w pomieszczeniu te instalować. Mogły być na podwórku, bo tam wiadomo temperatury i tak dalej. No a u nas jednak musiało być to zainstalowane do tego, do pomieszczenia, do hali. Czyli to spalenie tej lakierni też było jakimś takim gwoździem do tego? Gwoździem do tego, tak. Już nie mogliśmy się tutaj ciągle, to sprzedaliśmy plac zabaw tutaj na ulicy Odrodzenia, wszystko, żeby spłacić innych. Legnica padła, zalegała nam za mechanizmy pianinowe, później Kalisja też padła, zalegała nam za tego. Także z jednej strony to chciałem, a z drugiej strony to ktoś tak by powiedział, tyle tych rzeczy produkujecie. No faktycznie, my tyle tych rzeczy produkowaliśmy, ale jak wyczuliśmy rynek, że coś nie idzie, ale tam to poszło. No to produkowaliśmy w planie, a asortyment był bardzo szeroki. No. Także że ta wielorodność, wielobranżowość... nam pomagała czasami. Także. A czy zmieniło się też na przykład pokolenie i ludzie nie chcieli już pracować w tym zawodzie? No bo też ziemia lubińska zmieniła się na tyle, że nagle się górnictwo pojawiło, tak? I wszyscy poszli tam do pracy gdzieś tam do kopalni. Czy z tego tysiąca osób nagle też było tak, że się gdzieś zrobiło, nie wiem, 100 osób, które chciały w tej fabryce pracować. Nie było komu tego robić. Nie było komu. Dla kobiet były prace dużo. Kobiety nie miały tak, gdzie tutaj za tego. Mężczyźni poodchodzili. A najgorzej było z lakiernią. Ale pamiętam, że z Warszawy przyszedł dyrektor Kowalik. Dyrektor Kowalik i mówi, pamiętam, no
ta lakiernia kulała, no bo nie można było jakiegoś lakiernika utrzymać dłużej. Zwrót. Dobrego lakiernika nie... A on do mnie wezwał, pamiętam po 15:15 wychodzę na portiernię, a portier mówi, panie Zbigniewie, dyrektor prosił pana do siebie. Coś tam chce. On mówi, słuchaj, rób wszystko, ściągnij mi lakierników tutaj do... Dobrych lakierników. Zapłacisz, to jest twoja sprawa, ile im zapłacisz. Pomyśl nad tym i tego. I faktycznie już później odbudowałem tą lakiernię i właśnie tego typu właśnie lakiery, że one tak na tej gitarze, to już później ja się nie wstydziłem i to już naprawdę były dobre czasy na te. I dzięki niemu mogłem tym lakiernikom dać takie pieniądze, że oni nie ciekawi byli odejść do tego. Dobrze. Jednego z górników żona przychodzi i mówi, a co pan? Mój mąż tyle nie zarabia, co w kopalni, co lakiernik. Ale praca była bardzo... Dawaj go na lakiernię, mówię. I też chyba było przejście na poliuretan z lakieru nitro, dobrze myślę? No tak. Bo te stare lakiery nitro, jak ja mam na przykład tutaj... Tak, to jest nitro. To one po latach pękały, ruszyły się. No tutaj pan ma gitarę już z lat 90. Nie, to jest 2000 rok. 2000 rok i w tej gitarze, no to tutaj 23 lata, no tu nie ma żadnego... Nie. Takiego typowego dla defila popękania. Nie. Takiego kruszenia się. Nie ma. Instrumentu. Nie. No Dębica nam robiła lakier nitro, także trzeba by się ale to zapytać. To jest poliuretan. I to pan malował te instrumenty? To znaczy się mój lakiernik. Ale ty wymyśliłeś ten lakier. Tak. Chemiczka stała, mówi, panie Zbyszku, a co pan, ja wczoraj... 8 godzin stałam, a co na pana gitarach? No, coś, eksperyment zrobiłem, pani Mario, i ważne, że wychodzi dobrze. Aha, czyli pan jeszcze dobierał jakoś specjalnie ten poliuretan? No trzeba było posiedzieć przy tym lakierniku i lakiernik ze mną. Próbujemy tak, a teraz tak. A skąd braliście w ogóle te wszystkie, no bo tutaj był dział wzornictwa powiedziane, że gdzieś tam wam drobili te wzorniki, że te maszyny były dobierane do tego, żeby te gryfy tam jakoś łatwo robić. Skąd braliście te maszyny, też sami sobie produkowaliście? Nie, no maszyny były, frezarki dolnowrzeciłowe i tak dalej. Dolnowrzeciłowe frezarki, tak, ale tutaj oni na wzorcarze przede wszystkim, co mogli sobie maszynowo pomóc, to sobie pomogli. Ale resztę robili ręcznie przeważnie. Mm-hmm. Pilnik, tarnik i tak dalej. I to później wychodziło, no cacę, że przychodził pracownik, tylko żeby wiedział, jak maszynę włączyć, bezpieczeństwo pracy mu się tu powiedziało, jakie tu wymaga przy tej fryzarce, że to czasami materiał może odbić, jak ten materiał wkładać, żeby nie wyrwało i tak dalej, jak zamocować. To było z zamocowaniem i tak dalej. Także nie było problemów później z wykonaniem. Czy jak fabryka upadła, nie myśleliście o tym, żeby sobie założyć jakieś małe zakładziki, żeby zrobić jakąś manufakturkę, robić tych gitar troszkę mniej, ale no bo mieliście ten fach w ręku, no i robiąc na przykład w końcowej produkcji, to jest instrument, który nie odbiega w żaden sposób od ówczesnej produkcji. No w życiu, jeśli by tam było, nie byłoby tam napisane Lubin, to ja bym w to nie uwierzył, że to jest gitara zrobiona w Lubinie, tak? No bo to jest totalnie inna jakość. Nie myśleliście o tym, żeby otworzyć jakąś taką małą firmkę gdzieś tutaj i kontynuować tą tradycję na mniejszą skalę, w lepszej jakości? Powiem szczerze, że będąc mistrzem przez 5 lat, a później kierownikiem przez 17 lat, ja już trochę byłem psychicznie i nerwowo wypalony. Bo te naciski takie, a to tego nie ma, to trzeba było zrobić tyle i tyle sztuk. Z tym, że jak już te gitary 2000 lata, to już nie chodziło. Chodziło dyrektor Szajda, jak tutaj przyszedł na dyrektora, mówi, mnie nie obchodzi, Zbyszek, ile to będzie, mówi, ile zrobi ten Wojtuszyszyn twój, ale mają to być gitary ekstra. I ja tego się trzymałem. Także... No bo wszystkie te, które widziałem z końca lat, znaczy z początku lat 90., to już są naprawdę bardzo dobre instrumenty. Tak. Ale było ich robione już dużo mniej i zupełnie... Mniej, tak.
No i utrzymanie takiej dużej fabryki, no nie... My chcieliśmy jeszcze, jak już syndyk przyszedł, produkować te instrumenty. I on mówi, słuchaj, do mnie mówi, słuchaj, możecie to robić, ale mogliście to załatwić wcześniej, nim ja tu przyszedłem, jak był ten... nie upadłościowej, tylko ten pierwszy komisarz, zarząd komisaryczny. O. Wtedy trzeba było mu wziąć to w swoje ręce, jak był zarząd komisaryczny. No i, syndyk już później. Ale syndyk mówi, to już ja nie. I stworzyliśmy grupę, główny mechanik, szef produkcji, ja, chyba 5 czy 8 osób takich. Znalazły się księgowej, córka przyjechała z Niemiec z sponsorami, chcieli robić trumny. Trumny. Ale my na te trumny znaleźliśmy sposób. Mieliśmy przy ulicy 1 Maja halę, gdzie kiedyś tam lutnicy pracowali. Mówię, to niech się tam robią te trumny w tym. A my tu byśmy w mniejszym już zakresie, bo to duża kubatura tego defilu była, to myśmy tu 5 hektarów bodajże, tak? Zajmowali tutaj na ten... I mówimy, my będziemy to robić. No poszliśmy tutaj we trójkę, biznesplan zrobiliśmy, poszliśmy w czwórkę czy w trójkę do syndyka. Słuchaj, chcecie 10 milionów 800, bierzcie całość. My chcemy tylko to wybrać. Nie, tak to nie. No. I oni mogli, a ci tam, sponsorzy, mogli tylko na 5 milionów nam dać, żeby to uruchomić i tak dalej. A Zbysiu, powiedz, bo też ktoś przejął produkcję zabawek, nie? Jak to tak. było? Bo to zbyt był, dalej były dolary, nie? I zabawki ciągle szły, bo tych kiosków w Polsce jest masę. W każdym kiosku niech dwie zabawki wiszą, no to tego trzeba bardzo. I były szablony, były modele, było wszystko. I ktoś to przejął, nie? To przejął spod Zgorzelca rzekomo, taki gościu przyjeżdżał. On ostatnie lata już tutaj tak przy upadłości, już syndyk chyba był. No... Kręcił się, ale już mu te zabawki się tak podobały, że on by też robił. A zrobiliśmy, a jeszcze jedno, na koniec te gitary weszły i Niemiec przywiózł, to też model, o te modele to były od Honer. Mhm. Od Honera przyjechał, tylko że nie z HTW-em, Sonata i ta mała gitarka była modelem. A to później mój ten pracownik Krzesiu Wójtościszyn z tym HTW-em wymyślił, dorobił i tego. W każdym razie zabawki dał nam taką zabaweczkę, to niby ukulela. Już płyta musiała być też wypukła, dolna. No i taka jak gitarka prawdziwa. Zrobiliśmy tam kilka modeli, tam puściliśmy do niego. No, zaczął tam też już gdzieś tam tańszą niby firmę znalazł, to tego. Trochę poszło, nie wiem ile tam setek, ale niedużo w każdym razie. I zaniechaliśmy to, bo to na masówkę się nie nadawało. To trzeba było też takich pracowników no, lepszych tam do tego. No to jest do gry normalnie. To już do ukulele, wiadomo. No. Ostatnią prawnuczkowi dałem ukulele. W samej ostatniej fazie działalności raczej byliście, pan też czuł takie wypalenie raczej? Raczej ja nie, bo ja wcześniej odszedłem z defilu. Tak, ja do końca byłem. Ja byłem w 1988 roku, ostatnie moje 4 lata to było nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Bo okazało się, że zasadnicza szkoła górnicza stworzyła taką jedną klasę lotniczą. I przychodzili na praktykę te smerfy do mnie, do nas, no i ja ze Zbysiem Misiakiem, takim znakomitym stolarzem, on od strony takiej stolarskiej uczył tą młodzież, a ja ze lutniczej. No i na tym skończyło się. Kilku naszych absolwentów zostało w defilu, ale nie za dużo. Wiem, że najwięcej było w muzie później, dziewczyn pracował. Jeden organista od Zygmunt
Wójta Wadowskiego, już no. Później egzekut przejął tak. Po tobie. Pan to pamięta pół Lubina z nazwiska, nie? Jakoś tak mi się... No przecież... Przepraszam, że może źle, że operuję nazwiskami, no. Ale dlaczego? To idzie historia. Ja chciałem jeszcze tylko na sam koniec powiedzieć może o samym początku, bo akurat też wrzeniłem się w rodzinę taką defilowską włodarczaków, którzy przyjechali tu zaraz po wojnie do pracy. My, kawalerzy, kurczę, dobrze nam się powodziło, po weselach graliśmy tu instrumenty, tu my dobrze zarabiali, to wszystkie kobiety tam nam podsyłały dziewczyny. No i między innymi też ta Wodarczakowa mi się spodobała, moja aktualna żona. No i mój teściu, Wodarczak Stanisław ze Śmigla, spod Poznania pochodzi. I był jedynym politurnikiem, bo kiedyś już przed lakierami Nitro politurowały się gitary i wszystkie instrumenty, smyczki. I on przyjechał tu w 1948 roku i teraz się dopiero dowiedziałem, skąd on znał ten zawód politurnika, zdobył. W Śmiglu był jakiś przedwojenny meblarz, który robił meble i tam mój teściu się wyspecjalizował w politurowaniu gitar, nie gitar, tylko mebli. No i po wojnie, w czasie okupacji zabili tego Niemcy tego w Śmiglu, właściciela tej fabryki. No i teściu w 1948 roku przyjechał tutaj do fabryki jako politurnik i pamiętam, że opowiadał mi, że pierwszą pracą, jaką robił, to politurował skrzynki do radia Diora do Dzierżoniowa. Robiliśmy, znaczy nie ja, tylko nasi koledzy starsi robili, pierwsze robili właśnie skrzynki do radia, do Dzierżoniowa i mój teściu to tamponik, ten liniana szmatka, politurka, oliwka i takie ósemeczki się kręci i polituruje. Widziałem, jak on to robi, bo później sobie tak dorabiał też, politurując, odnawiając fortepiany i pianina. Jest to wspaniały zawód, teraz już całkiem unikalny i politurowanie jest bardzo takim pracochłonnym i trzeba naprawdę bardzo uważać i umieć robić to. Wiecie o tym, że nazwa Defil w tym momencie jest wykupiona, prawa są wykupione i że jest człowiek, tak? No bo były bębny Polmuza i gitary Defila. I jest taki człowiek w Gdańsku, który wykupił prawa do nazwy Defil i Polmuz, już zaczął robić bębny Polmuza, co prawda nie robi ich w Polsce, tylko gdzieś tam na Tajwanie, w jednej z tych fabryk, która robi dla wszystkich bębny, ale no na wzór tego, co było i ma w planach zrobienie również, co prawda ja już o tym słyszę od 3-4 lat i jakoś to gdzieś mu się to nie ruszyło. Już pierwsze takie modele, chyba właśnie klasyczne, gdzieś tam się pojawiły, ale nie ruszyła jeszcze ta produkcja wielka. Ma w planach odnowienie marki, tak jakby, i kontynuowanie tej tradycji. Co myślicie na ten temat? Cudowna rzecz. Pewnie. Teraz jak ma. Aby się powiodło. Teraz prawdopodobnie powstanie książka o Defilu, tutaj Wydział Historii przy Urzędzie Miasta, pan Zawadka. Tak, dobrze. No i pani Joanna Dziubek, redaktor telewizji chyba lubińskiej, podjęła się tej trudnej sprawy, żeby stworzyć tą książkę o Defilu. No i też ja jej przypomnę o tym, żeby dalsza część może będzie kontynuowana. Nie wiem na jakim etapie to jest teraz, ale no wiem, że takie plany były. Druga strona jest taka, że ta tradycja defilowania w Polsce jest w tym momencie tak jakby kontynuowana przez dwóch, o których ja wiem, dwóch takich serwisantów, lutników, naprawiaczy instrumentów. W Zgierzu jest to Darek Werner, który ma kuźnię gitar i w Wyszkowie jest Defil Repairman, człowiek się nazywa Konrad. I oni te instrumenty ludziom odnawiają, przywracają, jak ktoś przynosi takiego Astera, jak mamy tam, to szukają tych części. Ten rynek tych części jest cały czas żywy. Tak. Czasami części potrafią być droższe niż cała gitara, gdzieś tam ludzie szukają jakiegoś specyficznego mostka, bo to też się nie powtarzało. Do jednego rocznika były inne, do innego były inne. Myślę, że w takiej książce to też fajnie byłoby, jakby to było zawarte, co się dzieje obecnie, że te gitary cały czas żyją, ludzie cały czas chcą grać i ci ludzie, o których powiedziałem teraz, to mają też takie, mają tą wiedzę, co i jak poprawić, żeby te gitary stały się
grywalne. Nie myśleliście o tym, żeby sobie na, no tak, to na starość, tak? Posiedzieć trochę jeszcze i w tych gitarach. No bo już ta trauma, rozumiem, przeszła, bo widzę, że tu jest wielka fascynacja jednak tym, co pan robił. Czy myśleliście sobie, żeby sobie gdzieś tutaj w Lubinie malutki zakładzik serwisancki otworzyć, trochę w gitarach pogrzebać? Nie, no ja specjalizuję się jako artysta lutnik w instrumentach smyczkowych, przede wszystkim skrzypce. Aha, jako jedyny tak. Lutnik w Polsce robię skrzypce dla małych dzieci, dla młodzieży, 1/4, 1/2. A, czyli kontynuuje pan tradycję pracy z instrumentem. No, mam wielką satysfakcję z tego, bo dzieci grające na moich przeze mnie zbudowanych instrumentach osiągają duże sukcesy. No i ja mam co robić, ale jest Jan Paluch, który specjalizuje się tutaj u nas w budowie gitary i w naprawie gitar, także w Lubinie. No i on to, jakby powiedzieć, kontynuuje tutaj na terenie naszego miasta. Fascynujące opowieści. Do tego dodam, że prócz Krzysztofa jeszcze jest lutników w Lubinie. Piórko, Jerzy, Jaziurkowski. Tak. To jest ta sama grupa, którą przyjechaliśmy w tych latach 70. po naszym technikum lutniczym. No i praca, tak jak powiedziałem wcześniej, nas satysfakcjonowała, bo przede wszystkim nauczyliśmy się operowania narzędziami, bo trzeba było zrobić 6-7 wiolonczel, żeby zarobić 4000 zł, no to trzeba było zasuwać, no to ten tarnik, ten pilnik, to wszystko, strug, to wszystko nam pomogło później, za 10-15 lat, kiedy zostaliśmy już artystami, lutnikami, już robimy sobie naszych pracowniach instrumenty. I tak, jak mówiłem, ten finansowy też. Tu pewne pieniążki sobie w Defilu zarabialiśmy, a po południu mogliśmy się bawić tą twórczość, bo twórczość artysty lutnika jest strasznie ciężka. Nikt cię nie zna z muzyków, nikt nie kupił ciebie dobry skrzypiec, bo po prostu nie jesteś znany. Teraz, kiedy mi pieniędzy już nie trzeba, to mam pełno zamówień, bo mi się już robić nie chce i pieniędzy mi trzeba, to dzwonią do mnie z całej Polski i chcą ode mnie, żeby mi zrobił skrzypce. A pamiętam czasy, kiedy jeździłem po szkołach i się ogłaszałem, żeby ktoś kupił ode mnie instrument. No takie jest życie artysty, no i tak to jest. Szkoły w Nowym Targu już nie ma? Nie ma, no ja byłem jednym z przedostatnich roczników. Ostatni rocznik to jest 75, ale później powstała szkoła znowu przy Liceum Sztuk Klasycznych imienia Antoniego Kenara, dział lutniczy, kończył mój brat Zbyszek. No i dzięki też absolwentom technikum lutniczego, pana Łapy, Andrzeja i tego, a mniejsza o to, powstały szkoły lutnicze w Poznaniu. No, dwie średnie i przy Akademii Muzycznej. Nie myśleliście, żeby trochę gdzieś tej wiedzy jeszcze przekazać komuś? Ja mam teraz dwie uczelnie. Tak? Są? Dwie dziewczyny mam, przez to czuję się dużo młodziej, jak one u mnie są w pracowni. Absolwentki z Krakowa, dziewczyna, która kończyła drugi stopień na wiolonczeli, miała dosyć słaby instrument i pedagog powiedział: słuchaj, nie idź na akademię z tym instrumentem, albo kup sobie wiolonczelę, która kosztuje teraz u lutnika 20-30 tysięcy, albo zmień sobie i w innym zawodzie iść, no i, a może być lutniczką została. No i ona tak podchwyciła ten temat, ale oczywiście koledzy z Krakowa ją pogonili, żaden ją nie chciał przyjąć. W Lubinie też jej tato pracuje w kopalni, bo skończył AGH, więc tutaj dzwonił po nas. No ja byłem drugi, gdzie do mnie zadzwonił. I też sobie myślałem, no po co mi jakaś dziewczyna do nauki, żeby się uczyła lutnictwa. Ale jak popatrzyłem na zdjęcie mojego kochanego mistrza Franciszka Marduły, dzięki któremu ja zostałem lutnikiem z Zakopanego, i wspaniały człowiek, jak tutaj wspominałem, pochowany na Pęckowym Brzysku, znakomity olimpijczyk, pedagog, no, ma też pomnik teraz zrobiony pod naszym kinem Soku w Zakopanym i mam jego zdjęcie i sobie tak popatrzyłem na mistrza, a on bezinteresownie przyjął mnie na praktykę do siebie. Ja nie miałem ani pieniędzy, ani gdzie mieszkać, ani materiału, ani narzędzi i on na jego wszystkich tych rzeczach zbudowałem te instrumenty, które zostały przyjęte do Związku Polskich Artystów Lutników. Jak popatrzyłem na jego zdjęcie, to sobie tak pomyślałem: chłopie, ty bierz tą dziewczynę na praktykantkę, bo jak się mistrz na ciebie wkurzy tam z góry, to cię tak sponiewiera, że hej. No i zrobiłem. Przyjąłem ją na całe wakacje. Tak ją przygotowałem do egzaminów.
na Akademię Muzyczną do Poznania, na Wydział Lutnictwa, że cały czas wycinała u mnie fy, bo się dowiedziałem od moich kolegów, że tam będzie taki na egzaminie wycinanie fów i robienie z patyczka duszy, struganie. No i tak ją wyćwiczyłem, że pojechała na te egzaminy, ładnie wycięła tego fa na tym egzaminie, ładnie zrobiła duszkę, a ponieważ dobrze gra na wiolonczeli, bo też jeden z egzaminów to było też gra na instrumencie, dużą wiedzę miała o muzyce, bo tam też na maturze zdawała to w Krakowie. No i na 11 kandydatów, przeważnie po średnich szkołach lutniczych, czyli z Zakopanego i z Poznania, ona z ulicy, czyli ode mnie, dostała się, zajęła czwarte miejsce, a 5 osób przyjęli. Także jestem bardzo szczęśliwy, bo jedyna, która spod mojej ręki dostała się na tą akademię, na lutnictwo i już teraz na ferie znowu przyjechała do mnie i znowu tam pomagała mi już tam, to co robiła, to. No i okazało się, że w Legnicy się dowiedziała następna dziewczynka, Ada, znakomita skrzypaczka, która też zostaje lutniczką, też ją przygotowuje. No zobaczę, może mi się uda drugą też tam wysłać na Akademię Muzyczną, na Wydział Lutnictwa do Poznania. Słyszeliście panowie o tym, bo jest jeszcze jedna forma kontynuowania tradycji defila. Jest taka firma, która nazywa się Boni Media i oni corocznie wydają albumy. Teraz już chyba odeszli od tego, ale jest chyba 4 albo 5 płyt, gdzie wszystkie utwory grane są na gitarach defil. I ludzie z całej Polski, którzy posiadają te instrumenty, nagrywają takie kawałki. Defil Vintage to się chyba nazywa, nie pamiętam teraz nazwy całej, ale jest 4 albo 5 takich albumów co roku było wydawanych, które cały czas kultywują tą tradycję. Od razu zapisuję się na patronat medialny do tej książki. Proszę o mnie dobrze wspomnieć. Dobrze. Serca chciałbym tej książce pomóc. A my się tutaj wspólnie z Zbigniewem bardzo cieszymy z tego powodu, że nasza fabryka dalej żyje. Tak, żyje i dobrze, że to następne pokolenie tą tradycję podtrzymuje, bo naprawdę to była cudowna atmosfera w tej fabryce. Tego się nie da opowiedzieć, ale na przykład Dzień Kobiet, Boże, to na działach każdy kobiety tam stawiały, a my jako kapela chodziliśmy pierwszy, drugi, trzeci dział, już potem akordeon był cięższy ode mnie, bo wszędzie był oczywiście alkohol. No i czy te pochody pierwszomajowe, czy komuś się tam córka wydała za mąż, czy urodziny imienny. Był czas na pracę, bo był bardzo ciężko się pracowało w pyle, w smrodzie, ale atmosfera była rodzinna. No, wszyscy się super znaliśmy, super się szanowaliśmy i nie było jakichś takich bardzo wielkich rzeczy. No oprócz może komitetu PZPR-u. No. Wytniesz to, nie? Kto dotarł do końca, niech napisze komitet PZPR. Dziękuję bardzo. Piękna historia, piękna rozmowa. Nie będę ukrywał, że na samym początku, jak tutaj panowie usiedliście, to ja troszkę miałem stracha zderzyć się z tą legendą. Trochę też miałem takie, no bo ja jednak wykształcony, ja jeszcze w komunizmie troszeczkę żyłem, mało, ale jeszcze troszeczkę żyłem, więc też tak, jak przyszły te instrumenty azjatyckie, to już było trochę lepiej, bo już można było trochę bardziej poćwiczyć i pograć. Na tych waszych instrumentach tak nie do końca można było pograć, ale no wszystko się chyba wyjaśniło. Ale też mogę zagrać po góralsku? Dokładnie, no. Ale też wszystko się wyjaśniło tak naprawdę, z czego to wynikało, nie? Tu pan pytał, skąd braliśmy palisander, heban i tak dalej. No, braliśmy palisander i fermambuk na smyczki do skrzypiec i do wiolonczel. No ale jak się zaczęły te czasy reganowskie, wiadomo, przyszło, jeszcze braliśmy to z Anglii. Anglia nam tutaj. I filc na młoteczki bodajże, też z Anglii. No jak to się skończyło, to później z po filc do Mongolii. Nie, to nie to. Wietnam nam przysłał takie, jak wymagaliśmy na smyczki pręty takie do tego w prostokącie. Zrobiłem smyczki, naciąg, a on ucieka albo na tą stronę. Co zrobić? No, wzięliśmy tych Wietnamczyków kiedyś.
i mówimy, a to już był, to był Ferbambuk, a oni Masarandubę o, nam przysłali. To nie był Ferbambuk ich z Wietnamu, tylko Masaranduba, drewno. Też podobny kolor, coś w rodzaju tego stołu bodajże. Też taki, no i tego. Ale później cięcie ich, które właśnie źle cieli to. Trochę się poprawiło, ale to już nie był ten materiał Ferbambuk, który powinien być, Krzysztof, tak was uczono na pewno i tylko Ferbambuk, no, na smyczki. Ferbambuk jest najbardziej odporny na zginanie drewnem i jest, to jest z Ameryki Południowej drewno, ale trzeba bardzo uważać. Tadiusz Łodyczka zrobił jeden smyczek i do dzisiaj ma problemy z astmą. Oleki eteryczne zawarte w tym Ferbambuku są bardzo szkodliwe dla niektórych ludzi. No, trzeba uważać także. A mnie tam tak siedzi, siedzi. Panowie, to zabrałem całe show. Ale bardzo się dziękuję za to, że umożliwiłeś mi tą rozmowę. Dyrekcji również. Ten Jasiu Bułecka Karpiel, starszy brat Sebastiana Bułeczki Karpiela, był moim kolegą, razem chodziliśmy do szkoły muzycznej, razem wychowywaliśmy się na ulicy Kościeliskiej, on wtedy jeszcze mieszkał u pani Janikowej. Po moim wyjeździe stworzył zespół Krywań i taka najlepsza piosenka jego, Szalała, Szalała. Hej, szalała, szalała, hej, rybecka po wodzie, ale jo nie będę, ale jo nie będę, hej, po boku po wodzie. Ale jo nie będę, ale jo nie będę, hej, po boku po tobie. Tak brzmi gitara. The film. Folk. Gitara. Dziękuję folk. Bardzo. Proszę. Do Waxmundu pan czasem jeździ? Gdzie? Do Waxmundu. No, wiem gdzie to jest, ale nie. Bo tam teraz jest fabryka gitar. Tak? Tak. Wiem, że mój kolega... Mój kolega Maciek Menzfeld... No to właśnie, to tak jego scheda jest. A to razem studiowaliście, znaczy razem chodziliście w jednej klasie. W jednej klasie. Z Dziewulskim też z majoneza? Nie, tylko tego. A Ciarkowskiego pana? Nie, też nie. Też nie. Tylko Maciek Menzfeld był w naszej klasie i wiem, że w momentarnym stworzył fabrykę gitary. No to ta fabryka teraz już jest troszeczkę inną fabryką, nazywa się trochę inaczej, robi trochę inne instrumenty, ale jest to, że tak powiem, kontynuacja. Dziękuję jeszcze raz. Cześć, 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 witam gitarowych świrów. Auto amerykańskie na wystawie amerykańskiej w Ameryce. To już wiemy skąd Ruscy, że tak powiem, zaczerpnęli pomysł na swoje samochody. Myślę, że brali to gęsto z tych konstrukcji, które tutaj widzimy. Chevy, nie wiem który rocznik, bo nie ma chyba tego wystawionego. Co mnie bardzo urzekło, fotelik dla dziecka, czyli tak wyglądały pierwsze koncepcje fotelików. Fajna klamka, ależ tu ten tył ma elegancko osłonięty. Elegancko, no. Warszawa nam się kojarzy od razu. No, dobre auto jest, w dobrym stanie. Lubimy zadbane auta. Ale lubimy też złomki, które zalegają na ulicach. Owiewki są. Wszystko jest na miejscu. Zobaczmy go jeszcze. Tutaj się wszystko świeci. Ja też jestem widoczny. Pozdrawiam serdecznie. Hej, hej. Zobaczmy go jeszcze tutaj. No, jest dobrze. Jest dobrze, bo jest zadbany. Ktoś mu poświęcił swoją uwagę. Pozdrowienia, na razie. Trzymajcie się zdrowo.
Thank you.